jeżeli chcemy powiedzieć, jak rozwija się polski rynek equity crowdfundingu, to abstrahując od polskiego, nie można abstrahować od polskiego rynku finansowego. Jeżeli na New Connectie było 12 emisji przeprowadzonych, a na głównej platformie, której mam przyjemność być prezesem, było 6 emisji, to można powiedzieć, że to nie jest zły wynik. Na tle Wielkiej Brytanii, gdzie tych emisji myślę, że było około 300, no jest to wynik niewspółmiernie gorszy. I znowu bym powiedział, że na ten wynik ma wpływ mają wpływ regulacje. I to jest podstawowy hamulcowy. Regulacje i lęk. Regulacje, ograniczenia, to co nas ogranicza, a to co nie jest ograniczone w Wielkiej Brytanii. Tutaj taki przykład. Wielka Brytania jako pierwsza uznała w ogóle Bitcoin jako środek płatniczy w Europie. W związku z tym wszystkie firmy zajmujące się Bitcoinem tak naprawdę z całej Europy napłynęły do Wielkiej Brytanii. Mamy wiele polskich startupów, które otwierają się w jurysdykcji brytyjskiej i otwierały, dlatego że w Polsce ta sytuacja była nieuregulowana. To jest główna, powiedziałbym, to jest główne wyzwanie. To znaczy, czy polski regulator i czy polski system będzie otwarty na innowacje, będzie pozwalał testować pewne modele, czy będzie te modele zamykał i będzie takim ubernadzorcą, groźnym ubernadzorcą. Niedawniej niż wczoraj byłem na giełdzie papierów wartościowych na spotkaniu z autoryzowanymi doradcami, którzy wprowadzają spółki na New Connect. Miałem przyjemność zaprezentować model equity crowdfundingu. Główna obawa autoryzowanych doradców polega na tym, jaki stosunek jest KNF-u do takiego rozwiązania. I teraz, jeżeli ten lęk jest tak jasno wyrażony przez całą branżę, kilkadziesiąt osób zajmujących się tym rynkiem, to ten lęk powstrzymuje ich wielokrotnie przed podejmowaniem takiego nowoczesnego rozwiązania, jakim equity crowdfunding jest. Jak długo ten lęk nie będzie zniwelowany przez bardzo jasne stanowisko KNF-u, tak długo rozwój tego rynku będzie powstrzymywany. A to będzie skutkowało tym, że polskie firmy będą wyjeżdżały do Wielkiej Brytanii i będą odpalały pod jurysdykcją brytyjską, czy też nawet inną, bo można powiedzieć, że w Polsce limit przeprowadzania emisji to jest 100 tysięcy euro. W Europie, nawet w takich bardzo bezpiecznych jurysdykcjach, jak na przykład francuska, ten limit to już jest już 400 tysięcy euro, prawda? Czyli nawet w otoczeniu bezpiecznych, bardzo takich, powiedziałbym, regulowanych administracyjnie państw, te limity są większe. Jeżeli rynek nie dostanie jasnego sygnału, to on nie będzie mógł tak szybko i dynamicznie rosnąć. Ze względu na poniekąd słuszne obawy ludzi, które mogą naruszyć ich aktualne interesy, tak?